Witam serdecznie. Na wykupkach tutaj znowu ponownie tutaj przyjechałem. Tę samą miejscówkę, co ostatnio w filmie puszczałem. Znalazłem tutaj sporo tych felingów. Tutaj mi kolega zaorał, zabronował. No i przyjechałem, wiadomo, po orce. Deusik tak głębokim może nie jest, a dobrze sprząta. No i jak na razie z moich fantów. Ile to jestem? Pół godzinki. Jak zwykle ostrości. O, fenolek bardzo ładny stan. 1929. Dwa feningi. Tu jest chyba prawdopodobnie jeden fening. Tu jest reberko. Bardzo złym stanie. Zobaczymy, co dalej. Na razie fanty wychodzą. Jeszcze mam tam jedną chatkę do przechodzenia. No, zobaczymy, co dzisiaj. Z godzinkę pochodzę. Może dłużej, z półtora maksymalnie, bo muszę jechać na wioskę do mamy. Także zobaczymy, co będzie. O, już chodzę. Z pół godzinki. Bo kolejnie chciałbym się nagrywać, bo chciałem szybko, kurwa, komórkę co chwilę wyciągać. I parę fancików to chyba od zegarka. Prawdopodobnie 5 feningów. Też 5 feningów. Tutaj jakaś lameczka, guziczki. No wiesz, jest pół godzinki mi zostało, zobaczymy. Jeszcze tutaj pole, zanim przydojdę od kanału, jestem wzdłuż kawałek przeszłym. Na drugi raz może przyjadę. Chyba że zasieją, to mogę zapomnieć. No dobra, do następnego. No tu dosyć z głębokiego dołka. Piękny od zegarka srebrny. Szkoda, że nie cały. Zobaczcie, piękne sreberko. Ale kurwa, coś jakości brzydkie. Łapie. No łap coś. O. Piękne sreberko. Szkoda, że nie cały, no. Od zegareczka kieszonkowego. No dobra, zobaczymy. Do następnego. A następny dołek. Przecież jakieś dwa guziczki wyskoczyły. A to chyba od tego zegarka kieszonkowego. Zębatka. Tak, to będzie od zegarka. Na pewno. Szkoda, że cały wtedy nie był. Orka swoje zrobiła. Dobra, do następnego. Dołek. Siekiereczka się trafiła. Waliło ostro na żelazo, bo sprawdzę co to na wierzchu, prawie że z 10 cm. Oj, calutka. Dobra, następnego. Tutaj tą siekierkę, a idę tak się spojrzałem. Na wierzchu, patrzcie, patrzcie, dzwoneczek calutki. Ja pierdziele. Jeszcze miał, nie wierzę w to. Coś pięknego. W końcu cały, nigdy na całego nie znalazłem. Jeszcze ma w środku tą kuleczkę do dzwonienia. No, zaderwiała już z drutem jakimś. Fajne, fajne znalezisko. Kurwa, super. Ma jakieś oznaczenia? Nie, chociaż tam ma coś. Już cyfra dziewiątka czy coś. Mosiężny dzwonek, calutki. Kurwa. Cieszy, cieszy, cieszy. Dobra, do następnego. I zobaczcie, następna część zegarka. Może cały zbieram. Od kieszonkowego. Był cały. Tyle lat. Ponad 100 lat, albo więcej. Nie wiem, ta chata miała. Orka złapała, rozwaliła, rozwaliła i cały zegar był srebrny. Jakiej marki? Nie wiemy. Chociaż tam jest z tyłu. Jakieś inicjały są. FB, coś takiego. Dobra, do następnego. Teraz się trafiło takie coś. Bez takiego czegoś. Nie wiem, czego to było, jakaś tuleja. Dobra, lecimy dalej. No znowu mi się denko trafiło od zegarka. O, jakiś zegarnik mnie szukał. Tam dalej, 4 km dalej, tam zegarnik mnie szukał, bo za PGR-u. Dwie skrzyneczki. O, się spowiadał. Zegarkiem det spychnął.
Żeby mi się to trafiało kilka razy, zegarki trafiać na tych polach. Dobra, lecimy dalej, może coś ciekawszego wpadnie. No następny tutaj w bryle, kurwa twardej. Wydaje, że to guzik. O jest, guziczek pruski będzie z koroną. Widzicie? Prusaczek jest. Mam tak chyba cztery w domu. Tak, pruski. Guziolek. Dobra, lecimy dalej. Chodzę tutaj na 18. 94 na 87, które mi ziemia pozwala. Jest tutaj pełno żelastwa, szczególnie tam gdzie chata stała. Trzeba bardzo wolno przemiatać, żeby się usłyszeć, że coś leży. W szczególności takie właśnie jakieś mniejsze monetki, guziczki. Dobra, lecimy dalej. Leży tutaj pobity pełno porcelany. Tu mi się jakaś część właśnie trafiła, figureczki cała. No z góry powinien coś być nakładany. Schowany był. Porcelanki, tak. Fajne, wezmę sobie do domu. Zbieram takie rzeczy. Dobra, lecimy dalej. Teraz się trafiło, nie wiem co to jest, wycieruch jakiś, czy... Nie wiem czy to jest tutaj machnięte czymś. Nie wygląda na monetkę. Czegoś to jest, to nie wiadomo. Monetka jakaś wycieruchu. Możliwe. Dobra, lecimy dalej. Następny sygnał, znowu obrączka miedziana. Druga tutaj. Zgnieciona tym razem. Już dwie takie znalazłem tutaj. Tam to trochę grubsza była. Dobra, lecimy dalej. No się tam trafiło kilka łusek wcześniej. Tam śmieci. Ale dawno nie znalazłem, o proszę bardzo. Kiedyś znalazłem guzik od haku mundurowego. A to porządzenia. Do kolekcji. Dobra, lecimy dalej. Guzik, mówię, przy tej chatce wszystko, kurde. Nawet co roku chatą będę jeździł łodziorą. Takie jeszcze nie mam guziczka, z piąteczką. Kampanijny to jest, z tego co pamiętam, dobrze? Ładny, z łóżkiem. Pięknie, lecimy dalej. No i polmosik mi się trafi, polmosik. Nie wygląda mi to na współczesne. Wasoklin godeckie. Zobaczcie, czy to jest leku jakiegoś, czy co? Koreczek. Sprawdzi na internecie później. Bierzem. Lecimy dalej. Jak to przeryte, już wszędzie kura przeryte. Na takim małym kawałku. A jeszcze sama jedna chatka. Jak najszybciej tu przyjechać i przetrzepać. Dobra, lecimy dalej. Jest monetka. Ale ze żarta. Jeden fenol na pewno. Moim zdaniem, na pewno. Jeden fenik. Dobra, lecimy dalej. Jeden fenolek znowu się trafił. Na tych fenolach to już jest 10 tu znalazłem. Razem, albo więcej. Czy jakiś guziczek jeszcze, plomba, albo nie wiem co to było, czy to token jest, a później zdjęcia wyślę. Dobra, lecimy dalej. Reczka teraz taka zapomniałem od buta. Tutaj było, dobra. Lecimy dalej. Idę tu wzdłuż kanału do tej drugiej chatki tam, na Podkowę i po drodze 10 fenoli. Tak, może tu droga była do tej drugiej chatek kiedyś, nie patrzałem na mapy. Dobra, lecimy dalej. Przeszedłem na następną miejscóweczkę. Kumpel tam na rybki skuterem przyjechał. A ja przed chwilą guziczek. Złapiesz, ostro się nie złapiesz. Płaski. Ale jakieś sygnatury ma. Płaski guziczek i zobaczcie co teraz znalazłem. Wyjrzyjcie, zobaczcie. Zobaczcie, jakieś kurwa kieł czy coś, rzeźbione. Coś pięknego, starego, ja pierdzielę. Ciekawe to ma lat.
Nie wiem, czy to kurwa z kości, czy co, czy to z drewna jakiegoś. Twarde, kurwa, to nie jest z drewna. Kurwa z kości jakiś. Rzeźbiony, kurwa. Ja pierdzielę. Coś pięknego. Dobra, lecimy dalej. No i tak stwierdziłem później, kurwa, to jest z kości, to nie jest drewno. To jest kość. Kurwa, ale ktoś, co to było? Mulet jakiś, kurwa, czy co? Tutaj, kurwa, ten powiem, na szyi się nosiło, czy co? Coś pięknego. Dobra, lecimy dalej. Kurwa, tutaj pełno porcelany. Szkoda, że jedną fajkę mam pełną, ten, z porcelanową całą, a tu jest pobita. Fajeczka, zobaczcie. Tak pobita, ale to nic, biorę ją do kolekcji, kurwa. W tym roku bardzo fajnie zaorali, bardzo głęboko ta arkocha wzięła. Lecimy dalej. Idę tu wzdłuż, 3-4 dołki. I na par steczek mistra. Kurwa, trafił, jak zwykle ostrości skubany nie chce złapać. Kurwa, brudny aparat czy co? Jeszcze nie mam srebrnego na parska. Kilka mi się fajnie trafiało. Dobra, lecimy dalej. Teraz 50 treningów się trafiło. Zajechane do czyszczenia. Zobaczymy po czyszczeniu. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczcie, kurwa. Mareczka chyba będzie, widzę, bo jest ten. Kurwa, jaki piękny stan, że taki nie znalazłem. Kurwa, nie łapię ostrości. O, 1933. 34, tam to jest. Widziałem tą mareczkę. Kurwa, dwójeczkę znalazłem, półtora i teraz ten. Trzecia moja mareczka, ale jaka piękna, kurwa. Już wracałem do domu normalnie, tutaj koło samochodu. Tutaj właśnie ta stacja była i piękna mareczka, no. Dzisiaj nawaliłem tych fanciorów. Dobra, kończę. No i teraz guziczek, pewnie Wehrmachtu. Tak. No blisko jestem, wiecie, że przejdę się kawałek. Tutaj właśnie tych mogiła leży żołnierzy, których wcześniej często mówię, opowiadałem. Także odznaki, odznaki, to wszystko się znajdowało. No zobaczymy, dalej szukamy. No wcześniej też opowiadałem wam, że jak to szły tory i dwa strzeliwał tą stację zapewne. No i tutaj pewnie okopanych też żołnierzy niemieckich. No tutaj jest, zobaczcie, na wierzchu. Była dwa, bo już z ósma moja tutaj 8 znalazłem takich, że ostro musiała tutaj się dziać. No z tego stawiam ją, bym ją wziął, ale zbita to ją wezmę, dobra. Dobra, lecimy dalej. Takie coś wyskoczyło teraz. Nie wiem, czego to jest. Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy dalej. Dobra, będę kończył. Będę podsumowania robił. Miałem kurwa, chodzi godzinka, dwie, chyba 5 godzin chodziłem. No, mega kurwa fanty wyskoczyły, także jestem bardzo zadowolony. Do zobaczenia do następnego filmu. Wkrótce może nagram jakiś. Na razie.